W Gliwicach przybywa mieszkań. Kilka dni temu informowaliśmy o oddaniu do użytku ponad 100 mieszkań przy ulicy Granicznej, a w czwartek ZBM Pierwszy TBS udostępnił najemcom kolejne lokale mieszkalne i użytkowe. To ostatni z trzech etapów zabudowy przy ulicy Mikołowskiej. Jako pierwszy powstał tzw. Transatlantyk, później budynek numer 15, a teraz w Plombie powstało 20 mieszkań i kilka lokali użytkowych. Jedno z nich trafiło w ręce Justyny Żmudy, która wcześniej wynajmowała już lokal w TBS-ie. Uważa ona, że TBS to forma optymalna dla ludzi młodych. Nie interesuje nas na przykład wzięcie kredytu na 40 lat i życie w niepewności, czy będziemy zawsze mieli, żeby spłacić ten kredyt. Więc uważam, że jak najbardziej, poza tym nie ma problemu, żeby się dogadać z jakąkolwiek sprawą, zawsze można przedzwonić, bardzo miła obsługa. Więc uważam, że to jest naprawdę dobry pomysł. W sumie przy ulicy Mikołowskiej wybudowano 90 mieszkań, a ich łączna powierzchnia to blisko 5000 m2. Dodatkowo powstało 17 lokali użytkowych, a każdy z nich ma już swojego najemcę. Andrzej Tomal, prezes ZBM Pierwszy TBS, przyznaje, że TBS-y były bardzo dobrym rozwiązaniem. Były, bo przypomnijmy, że rząd postanowił zlikwidować atrakcyjne kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kończy się forma TBS-ów. Jeżeli chodzi o kredyty, będziemy jeszcze planowali budować TBS na Daszyńskiego, ale już bez kredytu. No i idziemy w formę opcji dojścia do własności, czyli rozmawiamy z bankami o kredytach i budownictwie innej formie już i myślę, że będziemy budowali wolniej, ale systematycznie. Miasto nie ogląda się na nikogo i już rozpoczęło poszukiwania innych atrakcyjnych rozwiązań. Zastępca prezydenta Gliwic Piotr Wieczorek ma w głowie kilka pomysłów. Na razie zdradza tylko jeden z nich. Chodzi o zwiększenie partycypacji przyszłych mieszkańców, korzystanie ze zwykłego kredytu komercyjnego, no i dalej ze wsparciem miasta. To jest analizowane i myślę, że w tej formule być może to będzie nawet atrakcyjniejsze niż TBS dla części oczywiście przyszłych klientów, z tego powodu, że w tej nowej formule te budynki byłyby oddawane i mieszkania byłyby oddawane na własność lokatorom. Środki finansowe na realizację obiektów pochodziły z różnych źródeł. Po pierwsze z budżetu miasta, było to aż 8 milionów. Był także kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który pokrył 30% kosztów. Blisko 3,5 miliona pochodziło z partycypacji mieszkańców, a 3 200 000 zł to środki własne ZBM-u pierwszego TBS-u. W sumie na realizację trzech budynków wydano 21 milionów złotych. Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych 2012, który po raz kolejny został przygotowany przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita. Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne, licea ogólnokształcące i technika. W ogólnopolskim rankingu liceów 25. miejsce zajęło Gliwickie Liceum Ogólnokształcące Filomata. Szkoła jest także druga w województwie śląskim. W Filomacie przypadła również 21. pozycja w rankingu maturalnym i 84. w rankingu olimpijskim. Natomiast Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Szkoła z Charakterem plasuje się na 95. miejscu wśród wszystkich placówek i na 10. w naszym województwie. W ogólnopolskim rankingu techników 54. miejsce zajęło Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. W kategorii ranking maturalny placówka plasuje się na 64. pozycji. W rankingu olimpijskim 104. miejsce należy do Gliwickiego 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Andrzeja Struga.